Mam tutaj taki zestaw od pana Remigiusza z Krakowa. Kupiłem to od niego. Wzmacniacz po przeróbkach, jak widać, ktoś zmienił sterowanie. Sterownik zdalny, bez pilota, niedziałający tuner i magnetofon, który, jak się okazało, ma uszkodzony potencjometr. Poza tymi rzeczami, które były opisane w aukcji, no głowica w miarę, więc 3 albo 4 odcinki. Tuner Kenwood KT500 nie działa. W ogóle się nie chce włączyć. Z tyłu mamy antenkę, zaciski, sterowanie oraz wyjście audio. Widok wnętrza tego radioodbiornika, znaczy w sumie nie radioodbiornika, a tunera, z tego względu, że radioodbiorniki nie mają wzmacniaczy, a tunery są samodzielną jednostką. Nie ma schematu. Nie wiem, czy naprawa będzie w ogóle możliwa. Ale ktoś tu coś kiedyś, i to jest, muszę powiedzieć, że niedawno grzebał. Czyli naprawa może być jeszcze trudniejsza. Tam jest osławiona żaróweczka. Bezpiecznik podniesiony. Nie żyje. Dobra, sprawdzę sobie napięcie. Przełącznik jest we właściwej pozycji i sprawdziwszy napięcie, stwierdziłem, że na wyjściu tutaj mam, tu widzicie kabel, na przełączniku mam, ale nie mam z transformatora. Jakby wybuch? No nie wiem, muszą przemierzyć transformator, bo też mi się wydaje, że był grzebany. Być może ktoś przełączył 110 V. Tak więc tu mam zacisk, przewód, który bezpośrednio jest włączony do łącznika sieciowego. Tutaj mam, na dole widzicie, dwa przewody. Widać brązowy i czerwony. Jeden wychodzi tutaj, a drugi wychodzi tutaj. Transformator jest spalony. To jest przyczyna niedziałania tego tunera. I transformator rzeczywiście pachnie takim specyficznym zapachem spalonej izolacji. Więc muszę się dowiedzieć, jaki był tutaj zastosowany transformator, bo tam są tranzystory, czyli nie ma stabilizatorów. Tu mamy tylko jedno napięcie wchodzące na tuner. A bez schematu może być to trudne. Mogę określić też napięcie po kondensatorach. No, teoretycznie mogłoby być to 12 V, bo są na 16. Więc myślę, że możemy spróbować z zasilacza podać mu jakieś napięcie. Tam mam zasilacz. Tutaj mam podpięte przed mostkiem jeszcze. I proszę. No, coś tam się zmienia. No. Nie mam instrukcji nawet obsługi tego urządzenia, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy ono coś... A tam widzicie, że się coś zmienia. Słońce niestety. Mam ta warsztat akurat od strony takiej, że w południe i po południu świeci mi słońce prosto w dziób, w twarz, przez okno. Dobrze, muszę poszukać transformator, a potem zająć się dopiero resztą. Mamy 140 mA, 11 V. Tak, mam w tej chwili podane 15 V na wejście. Tutaj jest stabilizator.
i nawet 16 podawałem, nadal 12 V trzymał. Tu jest drugi stabilizator, 6 V. 5 V powinno być na układy scalone. Obniżmy sobie, powiedzmy, do tych 13 i zobaczmy, czy będzie mieć 5 V. Nadal ma 6,60. Tutaj natomiast mamy tylko 10 V. Muszę pomyśleć o żaluzjach. Musiałem kartonem zasłonić, żeby Wam coś pokazać. Otóż, tuner działa i bardzo ładnie stroi. Właśnie odbieramy jakąś stację. 96. To jest amerykański strój, niestety. No. I kiedy chcesz? Jak widzicie, przesuwają się o 0,2. O, coś tam było. Trzeba go tylko sprawdzić generatorem, czy trzyma wszystkie parametry, ale zobaczcie, to jest antena. Dwa przewody zrobiłem pod wejście 300 ohmów i on bez żadnego problemu mi tutaj odbiera. Coś tam gra. Także to będzie krótka naprawa tego tunera. Zastanawiałem się, z czym połączyć ten tuner, żeby był dłuższy film. Tak, a propos tego Fishera. Podczas odsłuchu na dużych głośnikach zauważyłem, że brzmienie jest mocno wykonturowane. Zobaczcie, dokąd sięga zakres loudness. I jak macie duże podługówki, to strasznie basem bombie trzeba tu zdjąć. A tak poza tym jest dobrze, za wyjątkiem tego potencjometru. No nie udało mi się wyczyścić go na tyle dobrze, może ścieżka porowa przy starta, bo nie jest w środku poziom na lewej i na prawej kanał dobry. A tak poza tym jest ok. No tak to jest, jak się nie ma instrukcji. Tutaj jest taki przełącznik i on przełącza między systemem europejskim a systemem amerykańskim. I teraz proszę, jak ładnie. No, coś nam złapał. Piosenkarzem Markiem Bernesem stamtąd zwoziła do Teraz 94,6. Bardzo ładny tune, podoba mi się. Jest trochę przesunięty. Trzeba poprawić go. Powinno być. A, widać. Trzeba to poprawić. Jednak myślałem, że jest dobrze zestrojony. No dobra, bez oporów mi tutaj działać, proszę. Ale tak, widzę, że jak... Nie, napięcie może być 16 V. Przez cały czas działa mi to stabilnie. Ok, trzeba tylko go zestroić i to będzie koniec naprawy. Kupić transformator, bo tamten już jest martwy. Tak jak powiedziałem, pierwsze oględziny napięcie na włączniku było. Na transformatora już nie wychodziło. Nie ma na pierwotnym przejścia między całym uzwojeniem. Transformator śmierdzi. Trzeba kupić odpowiedni. Zamontować tutaj. W tej chwili jakieś 4 W bierze ten tuner. Tam może być 10-watowy transformator. Żeby to sobie ze spokojem pracowało. Taka niespodzianka. A jak stroić tuner, kiedy się nie ma schematu? No, można po omacku to zrobić. A można po prostu pospisywać sobie układy scalone, poszukać w sieci aplikacje i w aplikacji będzie informacja, którą potrzebujemy. Oczywiście, jak widzicie, tuner jest czyściutki w środku, jedynie
front panel tutaj trochę jest taki przywrócony, forsowany, to też trzeba odkurzyć, więc też to umyję, żeby, a muzyka znowu leci, im się prawa autorskie znowu nie przyczepili. Okej. Mogę też posprawdzać elementy, zwłaszcza te, które tutaj ktoś wymieniał, bo zawsze lepiej zrobić to zgodnie ze sztuką, zwłaszcza, że widzicie, że te kondensatory są dużo za małe, jeżeli chodzi o średnicę, a jeżeli jest to zasilacz, no to tu pojemności powinny być większe, żeby ten tuner nie miał jakiegoś przydźwięku i innych podobnych rzeczy. Dobra, ja przystępuję do szukania, potem tuner zestroję i pokażę Wam go już na koniec. Czym go zestroję? Mam taki zrobiony z 10 lat temu generator AM/FM, także nie jest on może najdokładniejszy, ale zestroić się da. Tutaj mam schemat blokowy tego radioodbiornika. Schemat blokowy jest pomocny wtedy, kiedy nie mamy schematu ideowego. Po kolei możemy zobaczyć, jak to radioodbiornik jest zbudowany. Także na wejściu mamy parę anten 300 ohmów i 75 ohmów. Głowice dla FM-u. Tutaj mamy antenę dla AM-u, czyli antena ferytowa. W tym miejscu układ scalony AN217P. Jest to wzmacniacz pośredniej częstotliwości dla AM-u i FM-u. Jest zalecany do odbiorników stereo, ponieważ posiada bardzo wysoką rozdzielczość, selektywność, trudno mi powiedzieć. Sami zobaczcie, jaką mam dokumentację. Jest to niestety dokumentacja producenta japońskiego, czyli Panasonica. I tłumaczenie tego za pomocą telefonu, robiąc zdjęcie i każąc Google przetłumaczyć dany fragment, jest dość trudne, ale widać, że jest to w opisie angielskim AM Tuner and FM AM i F Amplifier Circuit, co oznacza, że to jest tuner AM-u i wzmacniacz pośredniej częstotliwości dla FM-u. I schemat aplikacyjny mamy tutaj, w tym miejscu. Natomiast schemat testowy mamy tutaj, plus do tego jakieś wykresy. I po analizie tych wykresów człowiek, serwisant jest w stanie wyciągnąć odpowiednie wnioski i podając sygnał z generatora ustawić odpowiednio taki obwód pośredniej częstotliwości, żeby działał on prawidłowo. Dalej na schemacie mamy oczywiście po filtrach, tu jest jeden filtr 10.7 i tu jest drugi filtr 10.7, mamy układ AM377. Jest to wysokiej czułości wzmacniacz pośredniej FM i dyskryminator. Tak mniej więcej wynika z opisu, który tutaj teraz w tej chwili widzicie. I rzeczywiście mamy tutaj jakieś obwody wejściowe. Ten woltomierz pokazuje nam 0 do strojenia. Tutaj mamy obwód testowy już, który można by było zastosować w jakimś radioodbiorniku, plus do tego kilka wykresów, czyli na podstawie tych wykresów, dysponując odpowiednim generatorem, można jeszcze na radioodbiornik ustawić tak, żeby nam te 0 detektora pokazywał we właściwej częstotliwości. I tutaj jest układ aplikacyjny. U nas nie ma centermeter, tylko jest dioda. Dalej mamy układ, który się nazywa AN363N. Jest to dekoder multiplex stereo, czyli popularny dekoder stereo. I znajduje się on tutaj. Zobaczmy na aplikację notę producenta. Schemat wewnętrzny, blokowy oczywiście. Układ testowy oraz układ aplikacja. Tutaj w tym miejscu jest pokazana, plus do tego kilka wykresów, z których można skorzystać podczas strojenia takiego stereodekodera. Mamy układ MN6142. To jest tutaj. To jest główny układ odpowiedzialny za dostrojenie się do częstotliwości. Jest to synteza częstotliwości.
I teraz zobaczmy. To jest właśnie ten układ. Taka jest jego struktura wewnętrzna. I tylko tyle danych mamy zamieszczonych. Ciężko się tłumaczy te znaczki, naprawdę. Dalej mamy Prescaler FM. Jest tutaj. Jest to AN6821. Jest to dzielnik częstotliwości zwykły. I dzielnik częstotliwości, tutaj macie schemat. Widzicie, że to jest układ CMOS. I tutaj jest układ testowy. Drugi układ testowy. Także te układy można by testować, gdyby nam synteza nie działała. Ale synteza działa. Radio się dostroja perfekcyjnie. Mamy problem tylko z jednym układem. Chyba z tym. Mianowicie z detektorem zera. Trzeba postroić się cewką, żeby to zero znaleźć. Zero detektora. Ale. Jest pewien problem. Blokujące się przyciski. To trzeba... O, widzicie, wreszcie coś mi tutaj za tego zaświeciło się. Zapamiętuję FM2. Dobrze. No nie wiem, o co chodzi. No, blokują się te przyciski. O, tutaj znalazłem przycisk do zmiany zakresu. Dobrze. Zmieńmy stację. Zobaczymy, czy to jest pomysł na programowanie tego. No, trochę długo to będzie trwało. Jakaś tam stacja jest. Preset. Zróbmy FM3. OK. No, znalazłem sposób na zaprogramowanie tego urządzenia. Z większej odległości. Tu jest Z-ka, zdaje się. Tu jest Radio Poznań. O, OK. Wyczyścić to trzeba. Coś tam się blokuje. Uprzedzając pytanie, dlaczego nie przezwoję tego transformatora, odpowiadam, jest to nieopłacalne. Transformator jest na tyle tani, taki mały, że czas poświęcony na przyzwojenie takiego malca nie będzie w zupełności wynagrodzony. Wolę kupić, aniżeli spędzić 5 godzin kręcąc wiatarką. Znalazłem w swoich szpargałach taki transformator. Nie wiem, od jakiego urządzenia on jest. I teraz tak, żeby go zamontować, tutaj muszę włożyć przekładkę. Wyłączę to. A, bo dobra. Przekładkę z preszpanu, żeby mi ten ekran nie dotykał do sieci. To wystarczy w zupełności. Napięcie jest OK. Na razie tuner działa i sprawdzam, czy mi się jakieś elementy nie grzeją. Ale jest problem z jedną rzeczą. Nie mam podtrzymania pamięci. Muszę tutaj znaleźć akumulator i go wymienić. No, w międzyczasie wymyślę, jak zamocować ten transformator. Tu miałem inne maleństwo, no ale niestety 22 V. No i jest zmontowany. To jest do przyklejenia albo na taśmę dwustronną do tego transformatora, albo klejem. Jest kawałek bakelitu. Dobry izolator. Nie będziemy mieli na transformatorze żadnych napięć. Sprawdźmy jeszcze raz. Tuner działa. Jeszcze tylko rozbierzemy to. Front panel tu. Żeby sprawdzić, co się kryje. Sprawdzimy sobie kondensatory. Ja to mam syndrom chyba jeszcze jednej śrubki. Jest już dawno po 22, jest niedziela. Powinienem już kłaść się do łóżka, żeby przygotować się na jutro do pracy, bo wcześniej wstaję. No ale mówię, znajdę baterię. Mm. Muszę spisać typ, żeby to wymienić.
tak przy okazji pokażę Wam, co się kryje pod front panelem. Przepraszam za te szybkie ruchy kamery, ale to jest czasami ciężko manewrować jedną ręką z aparatem. Dlatego czasami ten obraz tak miga w lewo i w prawo. To mamy pod panelem przednim. Te tranzystory to są sterowniki wyświetlacza. Tu mamy procesor z EEPROM-em. Tam jest bateryjka. Tak naprawdę nie wiem, czemu ta listwa tak odstaje. Tutaj jest jakiś trzymacz. Z tej strony pewnie też. O tak, jest tutaj pod spodem. Tutaj mamy diodkę zasilania. No, tym się zajmę jednak już jutro. Zrobię sobie zdjęcie, kupię baterię i za widoku będę składał resztę. No, w świetle teraz widać zabrudzenia. I tutaj też chyba FM, czy było zabrudzone. No, to teraz mycie tego, czyli wymontować tam. Ale tak jak mówiłem, jutro, mówię, syndrom jeszcze jednej śrubki. Z tego powodu, że naprawa tunera okazała się banalna, przybliżę trochę działanie radioodbiorników. Modulację omówiłem przy okazji omawiania dźwięku Hi-Fi w magnetowidach, więc tematu powtarzać nie będę. Dzisiaj zajmiemy się nieco tematem demodulacji. Demodulacja, zwana także detekcją, jest operacją polegającą na odtworzeniu informacji zawartej w przebiegu zmodulowanym. Zależnie od rodzaju modulacji rozróżniamy demodulację amplitudową i częstotliwościową i odpowiednie układy detektorów. Odzyskiwanie informacji zakodowanej w układzie AM i zmodulowanej amplitudowo jest możliwe przez użycie elementu o charakterystyce nieliniowej, np. diody. Zasadniczą własnością każdego detektora jest niejednakowe przewodzenie prądu w obu kierunkach. Rozróżniamy detekcję liniową stosowaną dla dużych amplitud sygnału wyjściowego. Charakterystyka diody jest aproksymowana dwiema półprostymi. Detekcja kwadratowa stosowana dla małych sygnałów, gdzie charakterystyka diody jest aproksymowana funkcją kwadratową. W zależności od rodzaju układu rozróżniamy detekcję średnią, bez kondensatorów, i szczytową z kondensatorem. W związku z trudnością przestrajania wszystkich obwodów wysokiej częstotliwości przy zmianie odbieranej radiostacji nie stosuje się odbiorników o wzmocnieniu bezpośrednim, tylko reakcyjne. Reakcją nazywamy dodatnie sprzężenie zwrotne stosowane w odbiorniku w celu zwiększenia wzmocnienia przez wzbudzenie dodatkowego napięcia w obwodzie rezonansowym siatki lub bazy. Inaczej nazywamy to odtłumieniem obwodu rezonansowego. Mamy jeszcze odbiorniki z przemianą częstotliwości, czyli mamy proces, w wyniku którego częstotliwość fali nośnej odbieranego sygnału jest przemieniona na inną wielką częstotliwość, tak zwaną częstotliwość pośrednią. Uzyskane w wyniku przemiany napięcie o częstotliwości pośredniej ma taką samą odpowiednią modulację jak napięcie odbieranego sygnału. Przemiana częstotliwości jest stosowana w odbiornikach superheterodynowych. Sygnał otrzymywany z anteny i wybrany przez użytkownika za pomocą wodu wejściowego jest doprowadzany do układu mieszającego. Do tego samego mieszacza doprowadzany jest sygnał z generatora lokalnego, który jest heterodyną. W wyniku działania mieszacza, zwanego też układem przemiany, otrzymujemy częstotliwość pośrednią. Przemiany są dwie: sumacyjna i iloczynowa. Wydzielenie sygnału niskiej częstotliwości sygnału modulowanego FM nazywamy demodulacją częstotliwościową. Demodulacja może przebiegać na zboczu krzywej rezonansowej. Częstotliwość rezonansu obwodu jest różna od częstotliwości fali nośnej. Zmiany częstotliwości fali nośnej są przetwarzane na zmiany amplitudy. Dzieje się to na prostoliniowym odcinku zbocza charakterystyki rezonansowej. Na wyjściu otrzymujemy sygnał podwójnie zmodulowany FM i AM. A to dlatego, że opór pozorny obwodu rezonansowego jest różny dla różnych częstotliwości sygnału FM. Dlatego napięcie powstające na takim obwodzie jest również zależne od częstotliwości sygnału. Czyli jeśli częstotliwość sygnału maleje względem częstotliwości środkowej, to otrzymujemy odpowiedni wzrost amplitudy i odwrotnie. Taką demodulację stosuje się w najprostszych odbiornikach. Dalsze przetwarzanie odbywa się w detektorze diodowym, jak w detekcji AM. Sygnał wysokiej częstotliwości jest zwierany kondensatorem, więc na wyjściu otrzymujemy sygnał małej częstotliwości. Widać więc, że odbiorniki FM są bardziej skomplikowane od odbiorników AM.
Tutaj widzicie układ blokowy takiego radyjka. Dodatkowo widzimy tutaj limiter, czyli ogranicznik amplitudy, który eliminuje zakłócenia o charakterze amplitudowym przy jednocześnie niezniekształconym przenoszeniu wszelkich zmian częstotliwości. O co chodzi? W odbiorniku na skutek wahań natężeń pola, zakłóceń atmosferycznych, wpływu obwodu rezonansowych wzmacniacza wysokiej częstotliwości i innych, na wyjściu detektora częstotliwościowego otrzymać możemy zniekształcony amplitudowo przebieg sygnału. Dyskryminator przekształca napięcie o modulowanej częstotliwości na napięcie o modulowanej amplitudzie, a więc modulacja częstotliwości jest przekształcona na modulację amplitudy. Tak przetworzony sygnał ulega następnie detekcji amplitudy, jak w odbiorniku AM. Detektor częstotliwościowy składa się z dyskryminatora i detektora amplitudy. Audycje nadawane stereofonicznie mogą być odbierane za pomocą odbiorników monofonicznych UHF bez straty jakości. Radia monofoniczne odbierają sygnał sumy przekazywany w podstawowym paśmie. Sygnał sumy zawiera zmiksowane informacje z lewego i prawego mikrofonu stereofonicznego. Omówmy sobie dyskryminator fazy. Zasada jego działania jest oparta o zależności fazowe w transmutatorach wysokiej częstotliwości. Ten rysunek z zeszytu przyniosłem do komputera. Układ jest symetryczny. Diodowy jednoobwodowy dyskryminator ma małą czułość, to jest małe nachylenie zbocza charakterystyki i niewielki zakres liniowości. Znacznie lepsze właściwości ma dwuobwodowy dyskryminator. Zawiera on dwa obwody rezonansowe pracujące w przeciwfazie o odstrojonych względem siebie pulsacjach rezonansowych. Wypadkowa charakterystyka amplitudowa jest w otoczeniu pulsacji nośnej omega znacznie bardziej stroma i ma szerszy odcinek liniowości. Symetryczny dyskryminator eliminuje składową stałą i ewentualne zniekształcenia przetwarzania. Wymaga natomiast bardzo dokładnego zestrojenia obu obwodów. Wadą dyskryminatorów jest konieczność stosowania elementów indukcyjnych. Ostatnio do demodulacji są stosowane demodulatory z pętlą fazową PLL, z angielskiego Phase Locked Loop. Realizowane są w technologii scalonej. Ale wróćmy do rysunków. Napięcie U1 jest w fazie z napięciem wejściowym dla częstotliwości sygnału wejściowego F równe F0. Dwa napięcia U przez 2 są przesunięte w fazie plus 90 stopni i minus 90 stopni względem napięcia U1. Napięcie wypadkowe W1 i W2 działają na dwa detektory AM. Na rezystorach R powstają spadki napięć o przeciwnych fazach, a w efekcie powstaje napięcie wyjściowe równe 0 V. Na skutek przesunięcia fazowego obwodów rezonansowych sprzężonych dla F różnego od F0 następuje zmiana fazy wektorów U2 i minus U2. Otrzymujemy różne wartości W1 i W2, na tym samym różne napięcie wyjściowe, którego wartość zależy od częstotliwości. Charakterystyka jest liniowa w okolicach zerowego odstrojenia. Zakres ten wykorzystywany jest do detekcji FM. Napięcie U1 może być otrzymywane przez sprzężenie transformatorowe bezpośrednio z obwodu wejściowego lub przez sprzężenie pojemnościowe C1-2. Wadą takiego dyskryminatora jest wrażliwość na chwilowe zmiany amplitudy, stąd przed dyskryminatorem stosujemy limiter amplitudy. Mamy jeszcze detektor stosunkowy, który był powszechnie stosowanym demodulatorem FM. Detektor stosunkowy spełnia dwie role: demodulatora FM i ogranicznika amplitudy. Teraz widzicie jego schemat. Z upływem lat i rozwojem techniki cyfrowej do radioodbiorników zaczęto wprowadzać cyfrowy detektor częstotliwości, syntezę PLL, przetworniki ACCA z procesorami DSP. Ostatnimi laty z trudem rozwija się radiofonia cyfrowa DAB i z jej odmianami. Z trudem, bowiem jakość radiofonii UKF jest wystarczająca, a radio cyfrowe jest dość problematyczne dla odbiorników będących w ruchu. Tak czy siak, myli się ten, kto myśli, że muzyka nadawana przez radiostację jest wysokiej jakości. Otóż najczęściej są to pliki MP3 z komputerów podane korekcji dźwięku i kompresji dynamiki, żeby muzyka brzmiała dobrze na urządzeniach przenośnych. Tak jest, muzyki bardzo często słuchamy w ruchu, w środowisku o dużym zaśmieceniu hałasem. Muzyka musi być więc dobrze słyszana przez cały czas, czy to jest fragment cicho grany, czy głośno grany. A radioodbiornik posiadają prawie wszystkie telefony komórkowe, nawet mój stary telefon Nokia. Dziś radioodbiornik to maleńki układ scalony, z trudem przypomina wnętrze remontowanego właśnie Kenwooda. Tuner stroi bardzo ładnie. Teraz mamy częstotliwość 92,3. Białe żywo. I jak widzicie, obie diodki. Jeszcze brakuje baterii. Ale
Tak, AM-y. AM-y. Cisza. Jest bardzo dobrze, bo wyciszanie działa. FM-y. No, dalej FM-y. Jest, są FM-y. Zarzucił opozycyjnej większości senackiej złamanie umów i... Dobrze, inna częstotliwość. Jeśli przychodzą faktury, my musimy zapłacić. Dobrze. Dajmy sobie jeszcze jedną inną. Ta już była. Dajmy sobie tą częstotliwość. Izbą zarządzać, kierować jej pracami, będzie to... I bardzo ładnie, bez zniekształceń. Wszystko gra. Kondensatory zasilaczy wymienione. Były takie czongi, nawet ich nie sprawdzam. Teraz są te. Klej usunięty. Trzeba tylko umyć obudowę, odkurzyć i można tuner składać. Bardzo ładnie się wstraja. Służbę to jest rodzaj pewnego ciężaru i odpowiedzialności, ale... Bez zniekształceń. Maria, trwa czas spotkania w naszej rodzinie. No, wszystkie szkoły w dobry sposób przygotują odpowiednie dystanse. Super. Trzeba go tylko złożyć. Tutaj mamy taką fajną niespodziankę. Mianowicie te naklejki można zastąpić nazwami stacji. Zamiast FM1 można sobie tutaj, bo to zdejmuje się. Proszę bardzo. Kawałek kartki z napisem nazwa stacji. Bardzo fajne rozwiązanie. I to przechodziło pod ten ładny element. Jak widzicie, to jest jeszcze do umycia. Za chwileczkę skończymy z tym tunerem. Bardzo zadowolony jestem. Ostatecznie oczywiście skończenie będzie po zamontowaniu tej bateryjki tutaj. Ale jest wszystko ok. Nowy zasilacz, czyli transformator, nowy bateria kondensatorów. Tuner bardzo ładnie stroi. Więc jest wszystko w porządku. Słuchałem, jaki ma poziom szumów ten radioodbiornik. Kierunek pozwala... W przerwach między tym, co redaktorzy mówią. Komunikacji wewnętrznej. Oczywiście w tej chwili jest jakaś reklama w Radio M. Ale przyznaję, że szumów prawie wcale nie słychać. Powiedzmy sobie to. Program pierwszy. Musimy poczekać, aż przestaną. No nie przestaną. Dobra, nadawanie muzyki przez YouTube'a z radia jest jakby nie było obarczone pewną niebezpieczeństwem, że zablokują film, w związku z tym więcej rzeczy puszczać z tego radioodbiornika nie będę, z tego tunera. W każdym razie kondensatorki tutaj, które widzicie, są w bardzo dobrej kondycji. Te małe. Radioodbiornik jest dobrze zestrojony. To jest wszystko, co chciałem o nim powiedzieć. Ponieważ naprawa była bardzo błaha, podzieliłem się z Wami opowieścią o demodulacji AM-u i FM-u, czyli amplitudowej i częstotliwościowej, przy okazji naprawy tego radioodbiornika. No, wchodzi on w skład zakupionego przeze mnie zestawu Kenwooda serii 500, on się nazywał Trio, czy jakoś takoś, zresztą wrzucę Wam screen z katalogu. Dobra, to wszystko. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się.